Szczęść Boże, Piotr Krupa, zapraszam na główne wydanie informacji dnia. Miał nam dać bezpieczeństwo energetyczne, ale jego budowa nadal nie została zakończona. Mowa o gazoporcie w Świnoujściu. Inwestycja znalazła się pod lupą Najwyższej Izby Kontroli. Raport NIK-u nie zostawia suchej nitki na Ministerstwie Skarbu Państwa. Terminal na gaz skroplony dostarczany statkami do Świnoujścia wciąż w budowie. Decyzję o jego powstaniu podjął jeszcze rząd Jarosława Kaczyńskiego pod koniec 2006 roku. Inwestycję uznano za strategiczną. Wówczas zakończenie budowy gazoportu planowano na 2012 rok. Polska obecnie kupuje gaz od Rosji, którego cena jest jedną z najwyższych w Europie. To blisko 500 dolarów za 1000 metrów sześciennych. Gdyby gazoport działał, moglibyśmy importować gaz choćby ze Stanów Zjednoczonych nawet 5 razy taniej. Gazoport ma nam dać niezależność energetyczną w tym sensie, że będzie to bufor w razie przerwy w dostawach. Gazoport ma przyjmować rocznie do 5 miliardów metrów sześciennych skroplonego gazu. Jego budowa zgodnie z planem miała skończyć się w połowie minionego roku. Termin przesunięto na koniec roku. Kolejny termin, ostatni kwartał tego roku, powinien zostać dotrzymany, mówi Marcin Kierwiński, szef gabinetu politycznego premier Ewy Kopacz. Liczę, że termin tegoroczny zostanie jak najbardziej utrzymany i liczę, że to będzie bardzo, bardzo szybko. Budowę gazoportu pod lupę wzięła Najwyższa Izba Kontroli. Stwierdziła poważne uchybienia. Przez 3 lata obecnie rządząca ekipa nie przyjęła żadnych ustaw znoszących bariery w realizacji inwestycji. Nadzór nad procesem budowy terminalu ze strony właściwych ministerstw, zwłaszcza Skarbu Państwa, okazał się niewystarczający. Ministerstwo Skarbu Państwa na zarzuty odpowiada, że inwestycja weszła w najważniejszą fazę realizacyjną i jest gotowa w 96%. W kontekście tego, jak w ostatnich latach wzrosło bezpieczeństwo gazowe Polski, termin ma dla nas mniejsze znaczenie. Ważniejsze, żeby inwestycja, która będzie służyła Polsce przez kolejnych 50 lat, była najwyższej jakości i żebyśmy za nią nie przepłacili. W komunikacie resort dodaje, że główne ryzyko, czyli płacenie za nieodebrane od Katar gaz paliwo, również udało się usunąć. Minister Skarbu przed publikacją wnioskował do NIK-u o utajnienie tego raportu. Nie można było utajniać raportu i czekać na rozstrzygnięcie polityczne, wyborcze, co się będzie działo, tylko przedstawić te nieprawidłowości. Mało tego, teraz naturalną reakcją rządu byłyby dymisje. Rząd powinien wyciągnąć wnioski i konsekwencje, także personalne, natomiast nie mam na to zbyt dużej nadziei. W obliczu takich problemów zapowiedzi ministra gospodarki i wicepremiera Janusza Piechocińskiego o stworzeniu specjalnego resortu energetyki wydają się nieco dziwne. Wypowiedź wicepremiera Piechońskiego na ten temat jest już szalenie spóźniona, a na dodatek jest wtórna, a na dodatek jeszcze powinien wyjaśnić, dlaczego tak długo czekał, żeby to zgłosić. Płonne wydają się też zapowiedzi Europejskiej Unii Energetycznej, choć z polskiej strony płynące, to dla nas niekorzystne. Nie wyobrażam zakupów gazu ziemnego, gdy ma być to bez ropy czy bez węgla, także to jest bardzo trudny temat i takie magiczne słowo europejskie to jest konsensus. W związku z tym ktoś ustąpi, ktoś coś pozwoli, a karawana idzie dalej. Pytanie, dokąd ta energetyczna karawana nas zaprowadzi? Jej szlak przez ostatnie lata wytyczała Moskwa. Dziś zmiana kierunku marszu jest bardzo trudna, ale nie niemożliwa, a już na pewno konieczna. Czy powinna powstać komisja śledcza, która zajęłaby się wyjaśnieniem sprawy podsłuchiwania szefów służb specjalnych? Platforma Obywatelska już mówi zdecydowane nie. Kiedy w czerwcu ubiegłego roku wybuchła afera podsłuchowa, ówczesny premier Donald Tusk zapowiadał wyjaśnienie sprawy. Każdy wątek będzie badany, zarówno ten mówiący o nielegalnym podsłuchu ze względów jakichś biznesowych, przez jakąś grupę przestępczą, przez służby lub byłe służby, czy przez służby obce. Wątek afery badać miał jeden z podsłuchanych w restauracji Sowa i Przyjaciele, minister spraw wewnętrznych Bartłomiej Sienkiewicz. Między innymi z tego powodu tuż po ujawnieniu nagrań nie został odwołany. Jak podaje prorządowa Gazeta Wyborcza, minister Sienkiewicz w dość osobliwy sposób zabrał się do poszukiwania tych, którzy stali za podsłuchiwaniem w restauracjach polityków. Minister miał powołać zespół, którego zadaniem było podsłuchiwanie
przesłuchiwanie tym razem szefów ABW, CBA i BOR, bo to oni zdaniem Sienkiewicza mieli stać za aferą podsłuchową. Mamy do czynienia z państwem, które zachorowało na chorobę podsłuchów. Ta sprawa nie powinna być zostawiona sama sobie, mówią politycy opozycji. Część posłów proponuje komisję śledczą. Trzeba ją powołać po to, aby sprawę wyjaśnić w każdym aspekcie. No ale oczywiście koalicja rządowa nie chce tego zrobić, bo boi się faktów, które mogłyby wyniknąć kompromitujących dla rządzącej PO-PSL. A co ma wyjaśnić komisja śledcza i w jaki sposób? Zdaniem poseł Platformy Obywatelskiej Iwony Śledzińskiej-Katarasińskiej i tak nikt z tych, którzy mogą coś w sprawie wiedzieć, nic nie powie. Czy, nie wiem, szefowie służby albo potencjalni członkowie tego mitycznego zespołu przed komisją śledczą będą opowiadali o swoich działaniach operacyjnych? Nie będą opowiadali. Ale komisja śledcza pracuje nie tylko na zeznaniach świadków. Ma także dostęp do dokumentów, w tym tajnych, a te dużo mogą powiedzieć. Wiemy, gdzie szukać dokumentów i trzeba tylko te dokumenty ściągnąć. Ich kwerenda dwudniowa pozwoli już stwierdzić, czy były tam stosowane posługi tzw. NN, czy w rozpracowaniach operacyjnych cywili brali udział członkowie SKW. Z dystansem do powołania komisji śledczej podchodzi SLD. Ja mam wątpliwości, czy jest odpowiedni długi czas na wyjaśnienie tej sprawy przed organami Sejmu, dlatego że do końca kadencji pozostało kilka miesięcy. Sprawą powołania przez ministra Sienkiewicza tajnej grupy podsłuchującej szefów służb specjalnych zajmuje się prokuratura. Pytanie, czy śledczy także wyjdą z założenia, że w sprawie i tak nikt nic nie powie i umorzą postępowanie. Trwają protesty przeciwko kontrowersyjnej konwencji Rady Europy, która pod pozorem walki z przemocą wobec kobiet chce usankcjonować w Polsce ideologię gender. W środę dokument będzie procedowany w Senacie. Dziś do wszystkich senatorów trafił apel prawicy RP o odrzucenie niebezpiecznej konwencji. Na środę z kolei zaplanowano manifestację przed budynkiem parlamentu. Ustawa, która zezwala na ratyfikację kontrowersyjnej konwencji Rady Europy, błyskawicznie przeszła przez Sejm. W środę dokumentem, który otwiera drogę do prawnego usankcjonowania w Polsce ideologii gender, zajmie się Senat. Dziś do biur senatorskich w całej Polsce trafił apel o odrzucenie niebezpiecznego dokumentu. Przegłosowana przez Sejm Rzeczypospolitej ratyfikacja konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej jest działaniem ingerującym w podstawy ładu moralnego w naszym państwie. Wprowadza ona do polskiego porządku prawno-ustrojowego koncepcję płci społeczno-kulturowej, która jest sprzeczna z prawem naturalnym i porządkiem konstytucyjnym. Tym samym konwencja staje się podstawą do ataku na rodzinę, religię, kulturę i tradycję narodową, które traktuje jako instytucje przemocy. Czytamy w apelu skierowanym do senatorów. Ogólnopolską akcję zorganizowała Prawica Rzeczpospolitej. Sądzę, że pewne grupy długo się broniłem, żeby nie używać tego słowa, ale chyba lewaków i nawet dewiantów próbują zniszczyć naszą kulturę, zniszczyć nasze podstawy kultury, które świadczą o tożsamości naszego narodu. Alarmuje Wojciech Kowalski z Prawicy Rzeczpospolitej w województwie kujawsko-pomorskim. Przeciwko genderowej konwencji wiele osób protestowało dziś w Gdańsku przed biurem marszałka Senatu Bogdana Borusewicza. Przyszliśmy tutaj przed biuro pana senatora Bogdana Borusewicza, bo chcemy prosić go o to, żeby jako jeden z senatorów nie podpisywał tak zwanej konwencji antyprzemocowej, która ma być w tej chwili również ratyfikowana przez Senat Rzeczpospolitej. Chcemy go prosić, żeby nie podpisywał, ponieważ uważamy, że jest to akt prawny, który może zdemolować nasz cały system prawny. Senatorowie muszą otworzyć oczy. Ta konwencja wprowadza ideologię gender we wszystkie obszary życia społecznego w Polsce. Jest to bardzo niebezpieczna konwencja, która między innymi umożliwia edukację seksualną dzieci w przedszkolach na temat niestereotypowych ról płci, która deformuje obraz płci poprzez wprowadzanie płci tak zwanej genderowej, kulturowej. Jest to w ogóle
absurd. Czy senatorowie ulegną lewackiemu lobby, które za wszelką cenę chce przyjąć dokument, który faworyzuje dewiacyjne związki homoseksualne, transseksualistów oraz inne zboczenia? Decyzja ma zapaść na rozpoczynającym się w środę posiedzeniu Senatu. Tego dnia przed gmachem parlamentu będą protestować przeciwnicy konwencji. Władze Rosji nie wpuszczą na swoje terytorium marszałka Senatu Bogdana Borusewicza, który chciał uczestniczyć w pogrzebie Borysa Niemcowa. Polski MSZ wystosował w tej sprawie notę protestacyjną. Uroczystości żałobne odbędą się jutro w Moskwie. Na dużym moście moskworeckim cały czas przybywa nowych kwiatów i zniczy. W ten sposób mieszkańcy Moskwy oddają hołd zamordowanemu Borysowi Niemcowowi. Większość nie ma wątpliwości, że był to mord polityczny zlecony przez Władimira Putina. No co zrobisz? To jasne, że to się nie stało przez przypadek. Oczywiście było to zaplanowane. Nawet jeśli to nie jego zlecenie, to on wywołał falę nienawiści, która doprowadziła do tego. Jeszcze kilka godzin przed swoją śmiercią Borys Niemcow w wywiadzie dla moskiewskiego radia krytykował władzę Władimira Putina. Potrzebujemy reform politycznych w kraju. To jest jasne, że gdy władza jest skoncentrowana w rękach jednej osoby i ta osoba zawsze łamie zasady, to wszystko kończy się absolutną katastrofą. Niemcow w czasie pogłębiającego się kryzysu w Rosji mógłby stanąć na czele opozycji i zagrozić władzy, ocenia dr Andrzej Zapałowski. Miał bardzo bogate doświadczenie, zwłaszcza jako wicepremier, polityk, gubernator. Takich ludzi w Rosji, którzy są w opozycji do Putina, nie ma bardzo dużo. Kreml ucieka od odpowiedzialności za zabójstwo Niemcowa i twierdzi, że było ono prowokacją przeciwko Rosji. Próba wykorzystania haniebnego morderstwa Niemcowa do celów politycznych jest podła. To ohydna zbrodnia, która zostanie dokładnie zbadana w ramach prawa, a sprawcy zostaną pociągnięci do odpowiedzialności. Wiceprzewodniczący rosyjskiej Dumy Władimir Żyrinowski twierdzi, że Niemcow zginął, ponieważ był agentem USA i ściągnął na siebie nienawiść różnych grup politycznych. Według nieoficjalnych informacji właśnie w takim kierunku zmierza śledztwo nadzorowane przez samego Władimira Putina. Śledczy mają podejrzewać rosyjskich nacjonalistów. Mimo że Niemcow zginął tuż pod murami Kremla, żadna z kamer nie zarejestrowała tej zbrodni. Czy zamachowcy zdawali sobie z tego sprawę, jakie reperkusje międzynarodowe wywoła to morderstwo? Trudno sobie to wyobrazić, bo jeżeli to były grupy radykalne, myślały one bardzo wąsko. Jeżeli ktoś je inspirował, to z premedytacją zdawano sobie sprawę, jakie konsekwencje to może wywołać. Wczoraj ulicami Moskwy przeszedł wielki marsz żałobny, w którym wzięło udział ponad 50 tysięcy osób. Podobne zgromadzenia odbyły się także w wielu innych miastach Rosji. Nie mamy zamiaru zatrzymać się, nie boimy się ewentualnego wykończenia opozycji. Będziemy nadal działać i to najprawdopodobniej z jeszcze większą siłą przeciwko skorumpowanym osobom. Pogrzeb rosyjskiego opozycjonisty Borysa Niemcowa odbędzie się we wtorek. Na tym pogrzebie nie będzie delegacji Parlamentu Europejskiego po tym, co stało się całkiem niedawno, gdy władze Federacji Rosyjskiej odmówiły wjazdu na teren tego państwa dwojgu znaczącym politykom z Parlamentu Europejskiego. Na uroczystościach żałobnych Polskę miał reprezentować marszałek Senatu Bogdan Borusewicz. Władze Rosji nie zgodziły się jednak na jego wjazd na jej terytorium. Kolejne rozmowy dyplomatów i kolejne ofiary na Ukrainie. Moskwa i separatyści powinni wprowadzić w życie rozejm, bo inaczej mogą liczyć się z kolejnymi sankcjami, powiedział sekretarz stanu USA do szefa rosyjskiej dyplomacji. Z kolei ambasador USA na Ukrainie mówi, że w Donbasie walczą rosyjscy generałowie. Mimo formalnego rozejmu na Ukrainie nie widać końca rozlewu krwi. W ciągu ostatnich 24 godzin zginął jeden ukraiński żołnierz, a czterech zostało rannych. O tym, że porozumienie z Mińska było z góry skazane na niepowodzenie, było wiadomo, zanim je podpisano. Jeśli mamy świadomość programów geopolitycznych, które są obecnie realizowane, to w gruncie rzeczy możemy powiedzieć, że mamy tutaj do czynienia z formułą oś Paryż, Berlin, Moskwa,
a po drugiej stronie Ukraina. Oczywiście w tym kontekście Ukraina stała na straconej pozycji. Amerykański sekretarz stanu nie ma złudzeń. Sytuacja na Ukrainie zamiast się poprawiać, pogarsza się. Na Krymie i na terenach kontrolowanych przez separatystów na wschodniej Ukrainie mężczyźni, kobiety i dzieci są zabijani, są torturowani, gwałceni i napastowani, zatrzymywani, porywani dla okupu, ścigani i prześladowani. Stany Zjednoczone mają jednak nadzieję, że uda się zrealizować porozumienie z Mińska. Prezydent Poroszenko informuje, że Ukraina wycofała ciężki sprzęt wojskowy z linii frontu w Donbasie. Mówi też, że separatyści nie wycofują ciężkiego sprzętu artyleryjskiego. Być może separatyści i Rosjanie przejdą do ofensywy. Po zajęciu Mariupola jest dosłownie krok do następnych ważnych ośrodków na południu Ukrainy, takich jak Cherson i Mikołajew, ważny port na Morzu Czarnym, a stamtąd jest otwarta droga do Odessy. Ukraina zostanie odcięta od Morza Czarnego, co może zapoczątkować podział terytorium całego kraju. Profesor Romuald Szeremietiew, były wiceminister obrony, nie wyklucza, że Rosja może zrzucić bombę atomową na Polskę. Rakiety Iskander są już wymierzone w nasz kraj. Profesor Romuald Szeremietiew na antenie Radia Maryja podkreślał, że Polska jest dziś traktowana przez Moskwę jak wróg. Przypomniał, że w obwodzie kaliningradzkim znajdują się rakiety Iskander, które są wymierzone w terytorium Polski. Szef Biura Inicjatyw Obronnych przy Akademii Obrony Narodowej, mówiąc o potencjalnym ataku na nasz kraj, stwierdził, że obrona Polski mogłaby trwać od kilkunastu dni do kilku godzin. Wszystko zależy od rodzaju agresji. Już widzimy, że Rosja ma, powiedziałbym, cały wachlarz działań agresywnych, również jeżeli chodzi o użycie siły zbrojnej. Otóż od różnego rodzaju takich działań pośrednich, których siły zbrojne Rosji wydają się być niezaangażowane, poprzez grożenie bronią atomową, cały czas wydaje się wszystkim, że niemożliwe jest jakby uderzenie atomowe. Ja przypominam, że po pierwsze Federacja Rosyjska, prezydent Rosji podpisał tajną instrukcję o użyciu broni atomowej przeciwko państwom, które nie posiadają tej broni. A skoro tak, to oznacza, że Polska jest tutaj jakby przewidziana jako jakiś taki obiekt. Dziś Wojskowa Komenda Uzupełnień rozpoczęła zapisy na odbycie szkoleń wojskowych. Litwa natomiast w związku z wojną na wschodzie Ukrainy powraca do obowiązkowego naboru do służby wojskowej. Będzie on obowiązywał 5 lat. I to wszystko teraz na kolejne informacje dnia. Zapraszam tuż po apelu jasnogórskim. Do zobaczenia, z Panem Bogiem. Szczęść Boże, Julita Przyczka. Zapraszam Państwa na prognozę pogody. Noc w Polsce z temperaturą od minus 2, minus 1 w Małopolsce, na Podkarpaciu, a także na Mazurach do 0,1 na pozostałym obszarze. Jutrzejszy dzień w dalszym ciągu pochmurny i deszczowy na północy, w centrum, a także na wschodzie. Więcej promieni słonecznych na zachodzie, a także na południu. Najchłodniej zapowiada się w regionach wschodnich i południowych, około 2 stopni, a najcieplej na zachodzie i tam blisko 5-6 kresek powyżej zera. Wiatr nadal silny, okresami porywisty z zachodu. Ciśnienie wyniesie około 1014 hektopaskali i dalej będzie rosnąć. A jakiej aury możemy spodziewać się w kolejnych dniach? O tym już za chwilę. Zapraszam. W środę od północy po centrum zachmurzenie duże z okresowymi opadami śniegu. Na pozostałym obszarze spodziewane są przejaśnienia. Deszcz wystąpi jedynie na nizinie szczecińskiej. Termometry wskażą od 2 do 5 stopni. Wiatr umiarkowanie, momentami dość silnie, zacznie wiać z zachodu. W czwartek na zachodzie i północy zachmurzenie duże z opadami śniegu. Na południu i wschodzie szanse na większe przejaśnienia. Tutaj też bez opadów. Termometry w najcieplejszym okresie dnia wskażą od 2 do 4 stopni. Wiatr będzie wiał umiarkowanie z północnego zachodu.